Witajcie w dzisiejszych rozważaniach koronawirusowych w wielką, Wielki Czwartek. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad stołem pańskim. Mówię stół pański, nie mówię wieczerza pańska, nie mówię łamanie chleba, dlatego, że stół pański wydaje mi się takim najlepszym określeniem. Oczywiście to nie oznacza, że te inne określenia są w jakiś sposób niebiblijne, ale mam swoje zastrzeżenia do nich. Kiedy mówię wieczerza pańska, a zazwyczaj Przecież to, co robimy, no to robimy rano. To rano byśmy powinni nazywać się jakimś śniadaniem pańskim. Bo dlaczego mielibyśmy mieć kolację rano? Yy, oczywiście Pierwszy Kościół to robił wieczorem. My nie musimy robić tak jak Pierwszy Kościół wieczorem, chociaż niektóre kościoły tak robią. Przynajmniej wtedy ma to uzasadnienie. Yy, inne kościoły mówią o. Pamiątce wieczerzy i to się trochę miesza, dlatego że oczywiście wieczerza jest pamiątką naszego Pana, Jego śmierci, nasze miejsce, natomiast nie jest pamiątką wieczerzy, jest pamiątką Pana, a nie pamiątką wieczerzy. I wydaje mi się, że właśnie stół pański jest takim biblijnym określeniem, które najbardziej, najtrafniej określa to, co się dzieje. I on pochodzi z 1 Koryntian, z rozdziału 10-21 wersetu. Apostoł Paweł mówi: Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów, nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Wiemy, że w tamtych czasach mięso w Koryncie było często mięsem, które pochodziło z uczt na cześć różnych bałwanów. Apostoł Paweł mówi: Nie chodźcie na te uczty. A ile można, to też nie jedźcie mięsa z tych uczt. Stół pański jest ekskluzywny. Jeśli siedzisz przy stole pańskim, nie siedź przy innych stołach. I też myślę, że ten stół pański jest czymś bardzo ważnym, bo pokazuje nam od samego początku, co jest przesłaniem Bożym w trakcie właśnie stołu pańskiego, wieczerzy pańskiej, jak niektórzy właśnie mówią. Co jest ważne? Ważne jest to, że zaprasza nas do swojego stołu nasz Pan. On się do nas przyznaje, on nie, nie, nie uważa nas za niegodnych do tego, by przy tym stole usiąść. To jest jego stół, to nie jest mój stół, to nie jest stół zboru, to nie jest stół kościoła, to jest stół pana. I to jest podstawowa rzecz. To samo w sobie, jeśli to dobrze rozumiemy, jest, przekazaniem, jest przekazem łaski i miłości. Nasz pan zaprasza nas do swojego stołu. To jest zaszczyt, to jest wyróżnienie, to jest niezasłużona łaska. I to jest pierwsza, najważniejsza rzecz. To jest dlatego niektórzy mówią, że wieczerza pańska czy stół pański jest Słowem Bożym skierowanym do nas, widzialnym Słowem Bożym. To, co się dzieje, przekazuje treść o Bożej postawie do nas. Tak jak Słowo Boże przekazuje treść o naszej o Bożej postawie do nas, tak również stół pański przekazuje treść o Bożej postawie do nas. Jeśli dobrze rozumiemy jako zaszczyt i wyróżnienie to, że przyjmujemy właśnie ten chleb i to wino, że Chrystus się do nas przyznaje, to jest to słowem łaski. Jest to stołem łaski dla tych, którzy zasiadają. Ale to nie wszystko. Pierwszy Koryntian 26, werset mówi, albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego piecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż On przyjdzie. Znowu bardzo ważna rzecz, która się dzieje w trakcie stołu pańskiego. Stół pański zwiastuje moc śmierci Chrystusa. Kiedy zasiadasz przy stole pańskim, pokazujesz, przez zasiadanie przy tym stole, że on cię zbawił, że to, co się dokonało 2000 lat temu, ma moc w twoim życiu. Że ty się przyznałeś, ochrzciłeś, siedzisz przy stole, trwasz w społeczności, to ma moc, co się wykonało 2000 lat temu. Jest to moc niepowstrzymana i wieczna. Bardzo ważna rzecz, która się dzieje. I to ogłaszanie jest zarówno wobec ludzi, wobec nas, jak i wobec świata duchowego. Bardzo ważna rzecz, która się dzieje. I w końcu trzecia rzecz, która się dzieje, mamy, to jest święto Kościoła. I dlatego kolejny fragment końcówka 11 rozdziału 1 Koryntian mówi o tym, że jeśli ktoś zasiada przy tym stole i zasiada niepogodzony z braćmi, to własny sąd jej pije i to się bardzo źle może skończyć. To jest taki moment, kiedy my musimy zweryfikować swoje serce. Yy, sprawdzić, czy nie ma yy, złości, gniewu i przebaczyć. Te trzy rzeczy są związane ze Stołem Pańskim. Chciałem, żebyśmy świętowali dzisiaj tak jak możemy Stół Pański. Chciałem też, żebyśmy byli mądrzy i nie lekceważyli Stołu Pańskiego jak niektóre kościoły, które mi się wydaje, że są tak duchowe, że tego im nie potrzeba. Niech Stół Pański będzie dla nas błogosławieństwem. Z Bogiem. Do zobaczenia.